Okej. Dzień dobry. Dziś przyjechaliśmy sprawdzić odkład jeden. Okej. Ten nie. Albo tak, albo nie. Ten następny w celu przełożenia do większej skrzynki. Tu mają po prostu mało miejsca. O, tu jest pełno. Ten pójdzie na pewno, będzie przełożony już w tej chwili. Okej. Te pszczółki tutaj. Pięknie. Ale się namnożyło. Wyśniemy je specyfikiem Tomka Stańczuka. No ale atakują. Oczywiście jak to działa. No, uspokoiły się. Wyleciały ślicznie, żółto, brązowe pszczółeczki. Jeszcze troszkę. Okej. Jest to, nie powiem, wino swojej roboty. Z zeszłego roku robione wino z jeżyny. Okej, weźmiemy to do góry, postawimy tą skrzyneczkę. Tu postawimy ulik, do którego pójdą pszczółki. Na bok. Tu są dennice. Dennice są robione tylko z pełną podłogą, bez siateczki. Po prostu nie mam czasu. Dlatego jest to zrobione najprościej, jak może być. A wiosną będzie to wymienione już na dennice z prawdziwego zdarzenia. Z siatką. Okej. Okej. Teraz spokojnie poprzekładamy pszczółeczki. Dołożymy ramek. Nie z węzłem, tylko o, malinka. Tylko już odciągnięty ramek. Okej, obejrzymy ślicznie. Zabudowały, tu była świeża węza dana. Pięknie, śliczny bakwast. Okej. Wyśniemy z boku troszeczkę też. Pszczółki napiją. Atakują ręce. Te pszczółki napiją. Powinien będą spokojniejsze. Trzeba jeszcze wypróbować po piwie. Po piwie człowiek senny jest. To i może pszczółki. Po malutku cyk, osa poszła stąd. Hop. Kolejna. Proszę, ile czerwiu. Wszystko świeży czerw. Dwie strony. Piękny odkład. Jest to odkład z końca czerwca. Pysnego też troszeczkę. Nie za dużo. Chociaż powiem szczerze, nie widać nigdzie warozy. Nigdzie. Wszystko jest. Cała moja profilaktyka oparta jest na naturalnych preparatach, ziołach. Do tej pory.
tej chwili pierwszy raz stosuję to wino. Ale już uspokaja pszczółki niesamowicie to winko. Hop, ma uciekać. Dlatego pisałem tam na jednym komentarzach, że opóźniam podawanie kwasów. Najwyżej później zrobię tylko odymianie, albo jakby to powiedzieć, proszę, wszędzie czerw między te zakryte, to jest na pewno stary czerw jeszcze, który był dawany do odkładu, ale między są larwy i czerw odkryty, o proszę, tu się pszczółka wygryza. Okej, też mateczki nie widzę, mi się przydało zdjąć ten wosk. Porobiły, zabudowały tak dużo, sprawdzę jeszcze mój Y, bo go też tu nie widzę, gdzie jest nieznaczony. Moje Y, tak jak zaznaczałem wcześniej, układam Y od środka w lewo i od środka w prawo. Po to, żeby pszczółki były spokojniejsze. Jest to tak jak w naturze zabudowa, ponoć budują tak samo w swoich dziuplach, w swoich barciach. No ale ja mam kolejną ramkę i mojej królowej nie widzę, ale nie brakuje, okularów też nie mam i nie widzę jajek, po prostu są za małe dla mnie. Ale tu nic. Hop, sprawdzimy jeszcze pudełko, damy to troszeczkę do środka. Hop, to czekać maluchy, czekać. Tu podamy za chwilę, przyjdzie ramka lub dwie i tu przyjdzie ramka z tej strony, albo też lub dwie i zobaczymy zatwór na tym miejscu, co nie ma ich. To by było tyle, zostało nam zakryć ulik. Ślicznie dziękuję za oglądanie, do widzenia. Ja szukam jeszcze mateczki. Hop.